Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o kolagenie, także na zdróweczko. Zanim zaczniemy, to powiem tylko, że w tym filmie będzie blokowany pewien produkt i będzie to suplement diety. I od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że ja jestem fanką suplementów i polecam je zamiast dobrej jakości pożywienia, ale życie bywa różne, nie zawsze jest czas, nie zawsze są możliwości i czasem po prostu uważam, że można się wspomóc czymś, co jest łatwe, szybkie i dostępne od ręki. A także jest to alternatywa dla osób, które nigdy w normalnych warunkach nie sięgną na przykład po golonkę, bo uważają, że jest to obrzydliwe. I dla takich osób polecam właśnie sięgnąć po suplementację kolagenu, ale o tym będzie w dalszej części filmu. Natomiast chciałabym się tutaj na początku tylko obronić i zrobić takie tło, że to nie chodzi o to, że ja coś będę Wam polecać czy wciskać, tylko po prostu pokażę to, czego ja używam w razie W, a co robię na co dzień w takich normalnych warunkach, kiedy mam dostęp do wszystkiego, co jest mi potrzebne. Domowy rosołek gotowany na golonkach, na kurzych łapkach, na tłustym mięsie, na wołowinie, na kościach szpikowych i różnych takich dobrociach. Dosyć często zdarza mi się usłyszeć pytanie, co robię, że mam taką skórę. Kiedy odpowiadam, że jem golonkę i piję tłuste wywary, to nikt mi nie wierzy, każdy myśli, że to geny, albo młodość, albo nie wiadomo co. Natomiast ja widzę, jak wygląda młodość w dzisiejszych czasach, bo jakbym ustawiła tak z 20 dziewczyn w moim wieku, czyli 26, w zasadzie 27 lat, to u wielu z nich znajdę suchą cerę, zmarszczki, przebarwienia, trądzik i wiele, wiele problemów skórnych. Natomiast te problemy skórne to w mojej ocenie jest totalnie najmniejszy problem w tym wszystkim, bo kolagen odpowiada nie tylko za piękną skórę, włosy i paznokcie, co jest takim jego próżnym dodatkiem, takim dodateczkiem do wyglądu, który według mnie jest na ostatnim miejscu, a na pierwszym, co powinno być na pierwszym miejscu? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że kolagen stanowi około 30% suchej masy białek. To jest bardzo, bardzo dużo. Także powinniśmy dbać o to, by organizm miał stały dostęp do tego kolagenu, do budulca, z którego może ten kolagen wytworzyć. Za co więc jeszcze odpowiada kolagen poza wspomnianą już skórą, włosami i paznokciami? Przede wszystkim nasze kości, więzadła, chrząstki, stawy. Kolagen wchodzi też w skład ścian naczyń krwionośnych, czyli uelastycznia go, zapobiega sztywności. Gdzie jeszcze znajduje się kolagen? Ono na przykład znajduje się w naszej gałce ocznej i to z niego w dużej mierze ona jest zbudowana. Także w przypadku problemów ze wzrokiem w pierwszej kolejności pomyślałabym o suplementacji kolagenu, żeby jednak wzmocnić te tkanki, z których to nasze oko jest zbudowane. A skąd organizm ma go brać, jeśli go nie dostarczamy? Na pewno nie z marchewki, na pewno nie z brukselki, na pewno nie z sałaty i na pewno nie z jarmużu. Kolageny są to tkanki zwierzęce i tam jest też go najwięcej. Przede wszystkim są to tłuste wywary na wspomnianych już kościach, skórach, golonkach, na kurzych łapkach, na poprzerastanych kawałkach wołowiny. I ten kolagen zarówno znajduje się w wywarze, jak i w tym mięsie, w tych kawałkach właśnie najbardziej tłustych, które zazwyczaj wędrują dla naszego pieska i piesek zjada lepiej niż my. Także tak nie powinno być, jeśli chcemy być piękni, młodzi, sprężyści, elastyczni i niepodatni na złamania, tylko odporni, no to kolagen powinien zawitać w naszej diecie codziennie. Nawet nie diecie, po prostu w żywieniu. Ja jem kolagen codziennie. Jak nie w formie rosołów, to w formie golonki. Jak nie w formie golonki, to suplementuję go dodatkowo. Może jeszcze warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kolagen taki właśnie wypity w rosołku, czy zjedzony w golonce, on od razu jest w stanie wbudować się w nasze tkanki. No nie,
przechodzi przez nasze soki żołądkowe, przez cały układ trawienny, tam jest rozbijany do mniejszych aminokwasów, do takich cegiełek, z których później organizm buduje sobie ten kolagen już sam. Ale nasz organizm to na spokojnie ogarnia, nie musimy tych wszystkich nazw znać. Wystarczy wiedzieć, że ten kolagen zwierzęcy jest dużo lepszy z tych źródeł zwierzęcych. Są podobno też jakieś miksy dla wegan, natomiast patrząc po tym, jak wyglądają ich skóry, no to raczej nie jest to zbyt dobre źródło, albo być może te osoby po prostu tego nie uzupełniają. Natomiast myślę, że gdyby faktycznie było tak, że organizm mógł tworzyć kolagen obojętnie z jakich białek, no to nie powstawałyby chociażby takie memy na temat wegan. Każdy oczywiście niech robi co chce, niech je co chce, natomiast widzę po prostu, jak wyglądają skóry osób na dietach wysokotłuszczowych, a jak wyglądają skóry osób na dietach, na których unikają na przykład mięsa i skupiają się głównie na roślinach. I teraz przejdziemy sobie do suplementacji kolagenu. Czy warto, czy to ma w ogóle sens? I tak, moim zdaniem najlepsze źródło kolagenu to są oczywiście naturalne produkty, czyli właśnie te tłuste wywary gotowane przez wiele godzin na malutkim ogniu, z golonek, z raciczek, z kurzych łapek itd. Natomiast nie zawsze taki produkt mamy po prostu w lodówce. I w te dni, kiedy go nie mamy, kiedy sobie nie ugotowaliśmy albo nasze zapasy w słoikach się skończyły, z pomocą przychodzą takie produkty jak właśnie kolagen w proszku. Tutaj jest od firmy Stripes. I tutaj wiem, że jest to polska firma. Akurat znam się też z tą dziewczyną osobiście, także tym bardziej jestem tutaj zwolenniczką, żeby akurat pod ten produkt sięgnąć, a nie po jakiś inny. Jest to kolagen wołowy, niskocząsteczkowy, bo cząsteczka jest tutaj poniżej 2000 daltonów, czyli ma lepszą wchłanialność niż te z dużą cząsteczką. I ten produkt występuje w dwóch wersjach. Pełnowymiarowe opakowanie. Ono ma 180 gram i saszetki, to jest pojedyncza porcja. I ten produkt niedługo będzie można przetestować również u mnie w salonie. Będzie można sobie taką saszetkę kupić i wypić na przykład kawę, czy nawet rozpuścić go z wodą. Ten produkt jest o tyle fajny, że jest bezsmakowy. To mi na przykład odpowiada, dlatego że jak wcześniej miałam inny produkt z tej kategorii i to był kolagen rybi, to jednak gdzieś ten smak rybi był wyczuwalny. Natomiast tutaj nie ma w ogóle smaku, więc jest to po prostu przyjemniejsze do spożycia. I w takiej kawie na przykład jest on zupełnie niewyczuwalny. Albo do jakiegoś innego płynu, który spożywam w ciągu dnia. Oczywiście mówię tutaj o dniach, kiedy nie piję wywaru kolagenowego naturalnego. Jest to dla mnie taki wspomagacz, takie uzupełnienie, kiedy po prostu nie jestem w stanie zapewnić sobie takiego pełnowartościowego kubka wywaru rosołu, czy zjeść golonki ze skórą. Podczas suplementacji kolagenu należy też pamiętać o spożywaniu witaminy C, dlatego że ona jest niezbędna do procesu syntezy kolagenu. Chodzi tam o proces hydroksylacji reszt proliny i lizyny, ale czy to ważne? Komu z nas potrzebne są te nazwy? Ważne jest, jaki jest efekt, jakie są skutki niedoboru kolagenu i jakie są skutki suplementacji i dostarczania tego kolagenu w codziennej dawce pożywienia, a nie żeby znać te wszystkie mądre słowa, bo umówmy się, kto z nas je pamięta. Czy jest sens, żebym wymieniała tutaj, kiedy następuje spadek produkcji kolagenu? Wiadomo, jest to wiek, jest to palenie papierosów, jest to niedobór kolagenu w diecie, jest to nadmiar cukru w diecie. Ale to chyba jest sprawa dosyć oczywista, że kiedy prowadzimy niezdrowy tryb życia i się starzejemy, to po prostu wszystko w tym naszym organizmie siada. I warto by było zadbać o to, żebyśmy jak najdłużej utrzymali tą dobrą kondycję, zadbali o taką witalność tego organizmu, żeby go wysycać tymi dobrymi składnikami, żebyśmy właśnie mieli mocne kości, mocne stawy, więzadła, żebyśmy nie łamali się przy każdym najmniejszym dotknięciu, przewróceniu się czy uderzeniu o cokolwiek, żeby te nasze kości pękały. No, nie o to chodzi w tym życiu, prawda? O to chodzi, żebyśmy mieli dużo siły, żeby nasze mięśnie były odżywione, bo to tam przecież też są te włókna kolagenowe. Żeby nasza skóra była piękna, żebyśmy nie mieli żadnych problemów skórnych, żadnych krost, żeby nasze włosy były piękne, paznokcie mocne.
Więc na tym bym się skupiła, żeby zapobiegać i nasycać ten organizm wtedy, kiedy on jeszcze nie jest w stanie tragicznym, kiedy jeszcze te nasze chrząstki, stawy i więzadła jakoś funkcjonują i nie trzeszczą. Nie czekać do tego 40, 50, 60 czy 70 roku życia, kiedy już jest, nie chcę powiedzieć za późno, bo zawsze jest dobry moment, żeby zacząć o siebie dbać. Natomiast chciałabym, żeby to te młode i zdrowe osoby przede wszystkim zaczęły nabierać tej świadomości, że warto dbać o zdrowie, kiedy ono jeszcze jest i o ten dobry stan organizmu, żeby go podtrzymać, a nie zacząć go ratować dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy w stanie opłakanym. I chyba to tyle w temacie kolagenu. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, możecie się podzielić też swoimi przemyśleniami w tym temacie, tym, czy suplementujecie kolagen, czy spożywacie go w diecie odpowiedniej ilości, czy raczej unikacie, bo brzydzicie się albo uważacie za niezdrowe takie źródło białka, takie źródło tłuszczu. No cóż. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma wolną wolę, każdy ma dostęp do informacji, które są w internecie, w książkach, wszędzie. Jeśli tylko macie ochotę, to możecie po nie sięgnąć i przetestować na sobie, posprawdzać, podumać nad tym tematem i podejmować swoje własne decyzje. Także miłego dnia Wam życzę i trzymajcie się ciepło.